Zaraz zobaczysz jedynego w swoim rodzaju kampera, który został zbudowany według indywidualnego projektu przez polską firmę Masmondo. Firma Masmondo znajduje się na Śląsku i od kilku lat zajmują się produkcją kamperów na bazie vanów, czyli tak zwanych campervanów. Poza bardzo popularnymi rozwiązaniami, duży nacisk stawiają na rozwój linii Individual, która charakteryzuje się tym, że jest to indywidualny projekt stworzony wspólnie z klientem. Ich projekty cechuje duża innowacyjność, a właściciel firmy sam wymyśla rzeczy, których nikt wcześniej w kamperach nie stosował. Niby kamper, taki jak wszystkie inne, który posiada sporo rzeczy potrzebnych do podróżowania na dziko, ale jednak zupełnie inny. Zapraszam Was teraz do środka modelu Individual numer 8, który został zabudowany na podwoziu Mercedesa Sprintera. Żeby wejść do kampera, musimy się posłużyć autorskim stopniem, który właśnie firma Masmondo zaprojektowała specjalnie pod Mercedesy Sprintery i takie stopnie też możecie u nich zamówić. Ale jak chodzi o takie szczegóły, to nawet umiejscowienie tych przycisków do chowania i wyciągania stopnia są stworzone właśnie w odpowiednich miejscach. Jak jesteśmy na zewnątrz kampera, to mamy przycisk do otwierania stopnia właśnie w niskiej partii tego słupka. Ale jak jesteśmy już wewnątrz, to żeby się nie schylać, mamy ten sam przycisk tutaj na górze. Kolejny autorski projekt, który jest tutaj zamontowany, to właśnie ten przesuwany stolik z opcją poszerzenia. Jak zobaczycie w naszym innym filmie, w którym nagrywaliśmy inny projekt, Individual, to spokojnie może na nim siąść trochę lżejsza osoba ode mnie, no ale teraz jestem ja i ja na nim nie siądę. Link do tamtego filmu znajdziecie w opisie albo w komentarzu. Wszystkie meble tutaj w pojeździe są takimi, można powiedzieć, niezależnymi elementami, które można łatwo zdemontować i przede wszystkim one nie trzeszczą, kiedy auto pracuje. Szczególną uwagę tutaj należy zwrócić na meble. Kolorystyka jest bardzo fajnie dobrana, ale jak chodzi o jakość tego wykończenia, to zwróćcie uwagę na przykład, jak ten tylny słupek z tyłu pojazdu jest też odpowiednio gięty specjalnie pod konstrukcję. Bardzo fajnie wykończona jest tutaj półka nad kuchenką, też jest fajnie wygięta. Klient, jak zgłosił się do Masmondo, to miał kilka założeń. Przede wszystkim chciał mieć dwa takie odrębne salony, w których można sobie posiedzieć po cztery osoby w każdym przy stoliku. Kolejne założenie, nie chciał mieć tutaj z tyłu takiego stałego łóżka, które po prostu będzie blokować dostęp. Chciał mieć łóżka dla czterech osób, chciał mieć możliwość wjechania tutaj motocyklem crossowym. No i Masmondo zrealizowało wszystkie te założenia. Pierwszy salon znajduje się tam z przodu w szoferce. Mamy tam dwa obrotowe fotele, stolik i dodatkowe dwa fotele dla pasażerów. Kolejny salon jest właśnie tutaj, gdzie siedzę ja. Mamy też stolik. Mamy dwie pufy, w których możemy sobie wygodnie posiedzieć. Zdemontujemy tutaj ten stolik. Bez żadnego problemu możemy tutaj wjechać crossem. Ta wykładzina, która się znajduje na podłodze, jest bardzo łatwa do demontażu. Mamy tutaj szyny airline, do których możemy przymocować bezpiecznie motocykl na czas transportu. Główne łóżko dwuosobowe znajduje się tutaj pod sufitem i opuszczane jest elektrycznie. A poszerza się je dzięki takim sprytnie schowanym właśnie poszerzeniom i działa to naprawdę wszystko bardzo łatwo i bardzo łatwo się też chowa. Pod łóżkiem możemy zobaczyć gwieździstą mapę nieba północnego, także robi to bardzo fajny klimat, a kolejne łóżko dwuosobowe rozkłada się tutaj z tych dwóch siedzisk, na których właśnie siedzę. Bardzo ciekawie jest wykończony tutaj sufit nad łóżkiem. Nie jest on płaski, tylko jest podzielony na takie jakby trzy elementy, które są lekko pochylone względem siebie. Umieszczone jest tam też dodatkowe oświetlenie, którym możemy sobie regulować kolor światła. To, co mi się bardzo podoba, to właśnie tutaj ten blat w kuchni, który nie jest zakłócony żadnym takim słupkiem. Jest bardzo fajnie wygięty i przede wszystkim jest na nim sporo miejsca. Pod nim znajdziemy lodówkę kompresorową, różne szafki, kuchenkę dwupalnikową, z lewo zmywak, a po drugiej stronie klasycznie łazienka.
W łazience znajdziemy prysznic, małą umywalkę i toaletę kasetową. A wisienką na torcie, jak chodzi o detale, to jest taki piórnik z wygrawerowanym z numerem właśnie tego modelu Individual, w których schowane są kluczyki oraz bryloczek Masmondo. Z ciekawych rozwiązań na zewnątrz jest tutaj stały zbiornik na gaz, który jest zamontowany pod podwoziem samochodu. Sprytnie schowany wlew właśnie tego gazu. I jeszcze w tej tylnej części samochodu pod podwoziem będzie zamontowany specjalny kufer, w którym bez problemu będzie można sobie schować na przykład krzesełka kempingowe. No i z dodatkowych takich fajnych rozwiązań na zewnątrz to mamy oczywiście markizę, ale ona jest otwierana akurat tutaj elektrycznie. Dookoła całego pojazdu jest super oświetlenie halogenowe, które też możemy uruchomić właśnie bezpośrednio z szoferki, ale z takich fajnie ukrytych przycisków bezpośrednio na desce rozdzielczej. I na dachu mamy oczywiście solary i dodatkowo taras z na stałe zamontowanymi leżakami. I to jest autorskie rozwiązanie firmy Masmondo. Kaper ten jest oczywiście wyposażony w akumulatory LiFePO 4. W ogrzewanie gazowe jest w pełni izolowany, także bez żadnego problemu możemy nim wyjeżdżać w dzicz. Możemy nim jeździć przez cały rok zimą, ale najbardziej co mi się w nim podoba, to właśnie ta dbałość o detale, która jest widoczna we wszystkich projektach tak naprawdę firmy Masmondo. Jeżeli się Wam coś takiego podoba, to zachęcam Was do kontaktu. Właśnie to jest firmą ze Śląska. Nie powiem Wam, gdzie firma Masmondo się znajduje, ponieważ znajduje się ona na Śląsku, ale aktualnie szukają nowej siedziby pod swoją halę produkcyjną. Także ten adres będzie znany już niebawem. Jeżeli podobał się Wam ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach albo bezpośrednio kontaktujcie się już z firmą Masmondo, do której kontakt znajdziecie w opisie tego filmu.